Dzień dobry Państwu, witam ponownie po tygodniu. Dzisiaj piękna pogoda, mamy piękną jesień tego roku, chociaż synoptycy ostrzegają, że zapłacimy za tą mroźną zimą i śnieżną zimą. Jedni się cieszą, myślę, że dzieci powinny się cieszyć. Sanki, narty również w mieście, fajna rzecz. W każdym razie numer w kioskach, jak to mówię, dla mnie z gazety się zawsze sprzedają w kioskach. Jestem z tych czasów. Wybijamy na pierwszą stronę, proszę Państwa, zakaz, który został uchwalony przez legislaturę w Quebecu. Pierwszy taki na tym kontynencie, chociaż w Europie w niektórych państwach to obowiązuje. Zakaz zasłaniania twarzy w instytucjach publicznych. Również mowa jest o tym, że z zasłoniętą twarzą nie można wsiąść na przykład do autobusu miejskiego, który jest uważany za właśnie usługę publiczną. Więc na pewno społeczność muzułmańska będzie starała się z tym coś zrobić. Na razie kobiety wsiadając do autobusów w Quebecu nie mogą mieć teoretycznie burki czy nikabu na twarzy. No będziemy mieli temat do dyskusji. Poza tym w tym numerze omówienie pierwszej sesji klubu Wałdajskiego. To taka inicjatywa propagandowa, którą Rosja zrobiła w 2004 roku zresztą. W tym numerze trochę jest właśnie o Rosji, dlatego że w polskich publikatorach Rosja to jest taki temat albo tabu, albo omawiany w sposób iście histeryczny. Rosja jest naszym sąsiadem, Rosja ma swoje interesy. I trzeba te interesy znać i trzeba wiedzieć, co myśli rosyjska elita. Na razie zmiana władzy się nie szykuje, chociaż myślę, że są siły zewnętrzne, które nad tym bardzo dynamicznie pracują. Także warto wiedzieć, jak i co myślą Rosjanie, albo jak i co Rosjanie chcą, żebyśmy myśleli, że oni myślą. Tak czy owak, Klub Wałdajski, bardzo ciekawe wypowiedzi. Chyba wczoraj czy dzisiaj wypowiedź samego Putina. Myślę, że ją przetłumaczymy, no bo rosyjski lider pozycjonuje swój kraj jako takiego obrońcę zdrowego rozsądku, zasad starej cywilizacji. Bym powiedział, no ale nam się to porobiło na tym świecie. No, w każdym razie tutaj mamy jedną jakąś próbkę tej dyskusji, która podczas klubu Wałdajskiego się dzieje. Oprócz tego mój wywiad z panem Zdzisławem Sokajem, to jest doradca ekonomiczny prezydenta państwa polskiego. Więc z tego tytułu jest to człowiek ciekawy. Warto wiedzieć, co myśli. No a pytam go właśnie o te rzeczy, jak konflikt między gospodarczą polityką atlantycką a kontynentalną, no bo wiadomo, że w Polsce podnoszą się głosy, że tutaj no nie warto tutaj być, kooperować z tymi Chinami, czy tam, które de facto kooperują z Rosją, więc że mamy być takim lisowczykiem, który harcownikiem amerykańskiej polityki i to Amerykanie, którzy nas tutaj wesprą w tym środku Europy, zapewnią nam bezpieczeństwo. Problem tego spojrzenia jest jednak bardzo duży. To ja mówię tutaj o całej tej koncepcji Trójmorza, Międzymorza, która jest dmuchana, raz się rozszerza, raz zmniejsza, mówię, że z większą dozą dynamiki jest lansowana, raz mniejszą. Jeżeli to nie jest koncepcja, która wypływa z wewnętrznej siły polskiej, tylko jest lansowana nam przez kogoś z zewnątrz, no to możliwość, że tak powiem, jej eskalacji i deeskalacji, tudzież eskalacji nacisków, konfliktów leży poza nami. To nie my będziemy decydować, kiedy to Międzymorze będzie silne, a kiedy będzie słabe. Niestety tak, patrząc na globalną szachownicę geopolityczną i o tym piszę w swoim tekście, jest bardzo prawdopodobne, że to, co się dzieje w naszym kawałku Europy, jest jednym z elementów gry z Rosją i nie tylko z Rosją, która się dzieje na przykład na Bliskim Wschodzie, gdzie Putin zablokował zmianę władzy w Syrii. Asada by już dawno nie było, gdyby
gdyby nie Putin i pomoc Rosji, czyli byłby tam inny, inny dyktator, inna władza albo inne pomieszanie różnych politycznych ugrupowań, takie z jakim mamy do czynienia w Libii na przykład. No w każdym razie kraj by nie istniał, tak? No nadal jednak istnieje i sprawia problemy hegemonowi regionalnemu, czyli Izraelowi, bo też wiele tych geopolitycznych wypadków jest funkcją strategicznej polityki Izraela, który obecnie ma główny problem z Iranem i stąd różnego rodzaju zabiegi żydowskie i rozmowy, czy to z Rosjanami. Niedawno szef sił zbrojnych rosyjskich Szojgu był u premiera Netanyahu. Żydzi są bardzo zaniepokojeni nowoczesną bronią, która jest w Syrii dostarczona przez Rosję, a która jest również w posiadaniu czy używana przez oddziały Hezbollahu, które tam się znajdują, i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy taką bardzo ciekawą sytuację i wypadki. Moim zdaniem to, co się stało na Białorusi, na Ukrainie, ten Majdan pierwszy, sponsorowany przecież przez panią Nuland i szerokim gestem przez różnego rodzaju organizacje amerykańskie, czyli de facto pieniądze z służb specjalnych, które tam się wlewały, że ten Majdan, który wyrywał Ukrainę z kurateli rosyjskiej i przekładał ją pod kuratelę amerykańską, był jak gdyby efektem tego, co się stało na Bliskim Wschodzie. To Putin tam się postawił, zablokował Syrię, więc skoro ty tak, to my ci tak. No i to są tego rodzaju rozgrywki. Więc możliwe, że też Międzymorze jest pewnego rodzaju metodą nacisku żydowskiego, amerykańskiego, no bo Żydzi tutaj chcą odsunąć Rosję od Iranu, chcą odsunąć Rosję od popierania państw, które nie pozwalają jak gdyby no, zabezpieczyć sobie tej wielkiej przestrzeni wokół Izraela. I Międzymorze sponsorowane przez Stany Zjednoczone, jeśli będzie to w tym rozliczeniu politycznym opłacalne, będzie kwitło w momencie, kiedy się na przykład w Rosji zmieni ekipa i już nie trzeba tego będzie robić, to nam nagle Międzymorze globalnie nie będzie już nikomu z tych wielkich graczy potrzebne, no i niczym powietrze z balona zostanie zredukowane do miłej koncepcji geopolitycznej. Oczywiście koncepcja Międzymorza to jest koncepcja, która zakłada wielkość Polski, tylko że wielkość Polski na cudzych plecach nigdy nie będzie zrealizowana. Nie można jechać czy podpiąć się do czyjejś klamki i oczekiwać, że będziemy regionalnym mocarstwem, bo regionalne mocarstwo bez siły gospodarczej, bez siły militarnej, a przede wszystkim bez niezależnej polityki, niezależnych elit narodowych, no to śmieszna rzecz, nie ma takiego stworzenia. Także opowiedziałem Państwu w skrócie mniej więcej to, o czym piszę w moim felietonie, do którego przeczytania oczywiście zapraszam na ostatniej stronie Międzymorze na globalnej szachownicy. W tym numerze również tekst, drugi odcinek pani Katarzyny Nowosielskiej-Augustyniak. Coraz bliżej, już na Yukonie, już dojechali, także zapraszam do lektury. Oczywiście stała doza publicystyki, stała doza informacji. My no, staramy się podawać przekrój informacji agencyjnych i ze świata, i z kraju, ale pod pewnym kątem, właśnie skupiając się raczej, czy też stosując tę optykę, która nie jest w mediach głównego nurtu popularna, pisząc o rzeczach, które są ciekawe. No bo jak kiedyś stwierdził Józef Mackiewicz, tylko prawda jest ciekawa, a ta prawda bardzo często jest niezauważona, a zepchnięta na bok. Kłamstwa mamy potąd i to kłamstwa również w polityce naszej tutaj kanadyjskiej. Można być szalenie zniesmaczonym klasą tej polityki, czy brakiem polityków z klasą, poziomem tej polityki. Proszę Państwa,
dochodzi do takich rzeczy, które. No może ja myślałem dawniej, że to w trzecim świecie się tak zdarza, bo tu jednak pewne standardy do tej pory obowiązywały, że rządząca partia w Ontario ukrywa przed audytorem dokumenty, kasuje e-maile. Po co? No po to, żeby nie wyszło na jaw, że program, który miał zmniejszyć ceny energii elektrycznej, to, no to jest jedno wielkie oszustwo, że tam pożyczono olbrzymie pieniądze po to, żeby czasowo to zmniejszyć te ceny, ale tak w ogóle to będzie większe. Generalnie no bałagan. Bałagan to jest taki eufemizm, żeby tutaj o tym mówić. Rządzą nami ludzie, myślę, ukształtowani przez dobrobyt i bez gruntownego wykształcenia. I to jest duży, duży problem. Zresztą proszę popatrzeć, my mówimy tutaj o partii rządzącej, liberalnej, która ma dzisiaj większość, rządzi już od kilku kadencji. Dlaczego rządzi? No bo tak ładnie obiecywała, że tu da, tam da, tym da. No, umie się zachować, że tak powiem, wobec wyborców. Umie nas kupić za nasze własne pieniądze. Ale z drugiej strony jest pan Patrick Brown, który wygrał przywództwo w partii konserwatywnej tutaj w Ontario. Przez oszustwo, przez zwykłe oszustwo. Oszukał konserwatystów społecznych, ludzi, którzy na niego zagłosowali, dlatego że mówił, że jest za obroną życia, że jest przeciwko odbieraniu rodzicom praw do kształcenia swoich dzieci, tak jak oni to uważają, czyli jest przeciwko edukacji seksualnej w tej wersji lansowanej przez tutejszy rząd. No a potem dokonał wolty o 180 stopni, powiedział, że zmienił poglądy i zaczął chodzić na parady homoseksualistów i zachowywać się, jak to się mówi, no, że jest bardziej papieski niż sam papież. Także co to oznacza? To oznacza podział wewnątrz partii konserwatywnej, to oznacza, że część ludzi zostanie w domu podczas wyborów, to oznacza duży niesmak. No i znów, gdzie tu są politycy z klasą? Proszę Państwa. No jak to? No to co się dzieje? Co się dzieje? W każdym razie jest o czym pisać, jest o czym mówić. Żyjemy w czasach zmagań kulturowych, cywilizacyjnych. No, na naszych oczach powstają nowe projekty, rodzi się nowy świat i dlatego zapraszam do lektury Gońca, zapraszam do wspierania nas, zapraszam do prenumeraty elektronicznej, zwykłej, papierowej. I do następnego tygodnia. Myślę, że następny tydzień zapowiada się, już się zapowiada bardzo ciekawie. Także proszę śledzić nasz portal internetowy. Proszę nas polubić na Facebooku. Proszę się tam podpisać pod nasz Twitter. Będziecie Państwo lepiej i szybciej informowani. Dziękuję bardzo. Do przyszłego tygodnia.